jesteśmy na torze kolarskim Orzeł. Jak widać, raczej nieczynnym już torze od pewnego czasu. Ja jeszcze pamiętam wprawdzie jak przez mgłę. Ja tu z dziadkiem byłem na jakichś zawodach. Czy zawodach? No w każdym razie byli kolarze. No ale to było lat temu, wstyd się przyznać ile, ze 30. Przez wiele lat było to też nieformalne miejsce spotkań tutaj dla różnych ludzi. Ja pamiętam, że już z 15 lat temu sobie myślałem, że właściwie dlaczego to jest tak, że nikt się tym nie zajmie i że to miejsce aż tak bardzo niszczeje. Natomiast ja sobie wyobrażam, że można by tu zrobić miejsce rekreacyjne dla ogromnej społeczności tutaj, mieszkańców Grochowa, bliskiej Pragi, która przecież też jest tak naprawdę za moimi plecami. Wiem, że parę lat temu była taka inicjatywa ludzi, żeby tu stworzyć coś, co by się nazywało Nowe Dynasy, że można tu było jeździć na rowerach. Moim zdaniem to też jest idealne miejsce, żeby zrobić na przykład pośrodku skatepark dla ludzi, którzy jeżdżą na rolkach, na ten, może nawet zimą lodowisko. No najgorzej, gdyby to po prostu zrównać z ziemią i postawić tu kolejne bloki czy biura, bo wydaje mi się, że bloków i biur naprawdę tutaj w okolicy już mamy wystarczającą ilość, a infrastruktura, powiedziałbym, sportowa, ale właśnie nie dla zawodowców, tylko dla mieszkańców, byłaby bardzo pożądana w tym miejscu. Także ja tu mam dużo wspomnień, no też jak już byłem troszkę, powiedzmy, kiedy byłem młodym mężczyzną, to też tutaj bywałem w innych celach, również romantycznych. I to wszystko ma dla mnie jakieś takie znaczenie osobiste. Oczywiście to jest może niespecjalnie ważne, ale tak jest. Ja mam właśnie emocjonalny stosunek do tej dzielnicy, więc kiedy widzę, że coś, co było, no może nie piękne, ale ciekawe, jest zastępowane dobrze zarabiającą brzydotą, to mnie to trochę wkurza.